strzelanie już w drugiej minucie rozpoczął Soresku, który wykorzystał dośrodkowanie Drahala. Poznaniacy nie pozostali dłużni, już po 5 minutach było 1-1 za sprawą gola Gurgula. Dla 17-latka było to pierwsze trafienie w seniorskiej karierze. Niesamowite uczucia, super doping na trybunach, ale najważniejsze, że ta bramka dała coś drużynie i to było takie główne, z czego się cieszę, główny powód, z którego się cieszę. Lech faktycznie poszedł za ciosem i jeszcze przed przerwą wyszedł na prowadzenie. W 25 minucie Marchwiński wykorzystał dogranie Welde, z wody minął Kowacewicza i wbił piłkę do pustej bramki. W drugiej połowie Kolejusz podwyższył tempo i całkowicie przejął stery nad przebiegiem meczu. Najpierw w 72 minucie Welde do asysty dopisał gola, a w doliczonym czasie gry czwartą bramkę strzelił Baluła, dla którego było to drugie trafienie w PKO BP Ekstraklasie. Przespaliśmy początek tego meczu i straciliśmy bramkę w drugiej minucie, ale cały czas trzymaliśmy się planu. Byliśmy skupieni i udało nam się osiągnąć założone cele. Udowodniliśmy na boisku, że zagraliśmy dużo lepiej niż Raków, co dało nam zwycięstwo. Dla Lecha było to pierwsze domowe zwycięstwo w lidze z Rakowem od 8 lutego 2020 roku. Przerwanie takiej serii może dodać zawodnikom przysłowiowego wiatru w żagle i pozwolić na osiągnięcie coraz to lepszych wyników w przyszłości. Sometimes you need games like this to convince. Czasami potrzebne są takie mecze jak ten, żeby przekonać piłkarzy, czy to chwilę po spotkaniu, czy w późniejszych analizach, że stać ich na grę na najwyższym poziomie. To był bardzo miły wieczór zarówno dla drużyny, jak i dla kibiców, bo wiemy, że wykonaliśmy dobrą robotę. In Lech, so we did a good job. Szanse na udowodnienie, że mecz z Rakowem nie był przypadkiem, Lech będzie miał już w najbliższą niedzielę. Poznaniacy pojadą do Szczecina, gdzie o 17:30 zmierzą się z ósmą w tabeli Pogonią.